Bizon Super Z056 przez 5, rocznik 1987, 58378, cena 3 314 000. Wersja 5, 87 rocznik, miodowy. Co tu można powiedzieć o tym kombajnie? Kabina jakaś, czort wie jaka, co to jest, nie wiemy. Header. Trochę tutaj korozja go bierze, ale to w każdym prawie jest. Przednie opony protektor mają ładny, ale tutaj coś już chce pęknąć. Bo opona widać jest ładna, ale pęka chyba. Słońce ją trochę tutaj poczęstowało. Nie wiadomo. Dobry panie Kazimierzu. Dzień dobry. Patrzymy, co tu za maszyna. No maszyna, widzisz, no. Idziesz czy na chodzie, czy nie na chodzie. Zaraz zobaczymy. Obejrzymy. Można obejrzeć, czy nie? Można obejrzeć. Kupisz, nie kupisz, obejrzeć możesz. Tak jest, a kupisz to wie. Kurde. Panie Kazimierzu. Pomału. No zobaczymy tutaj, jak on tutaj tak prowie. Robi tak, o tak tylko zerknę. Masy to na pewno ma do wymiany, nie? Ten na mocarni to jeszcze zaraz, jest. Pomału. Ja tak pomalutku, tylko jak to zerknę, tylko tak tu zobaczę, tam zobaczę. Już się nie ma, ja tak. Najgorzej nie... to nie wygląda, powiem szczerze. No i dzień dobry panie Tomku. Dzień dobry, witam. No mówię, zobacz sobie. Witam, tutaj z panem Kazimierzem. Sita jak tam wyglądają? Sita masz nowe. Sita są nowe. Tylko podłoga jest do wymiany, nie? I coś, do wymiany. Coś z tyłem kombajnu się tutaj działo, widać, że coś tutaj było. Coś było tam, ale a może wibracje szły? Wibracje od silacza. On był uderzony. I do tego popękał. A klawisze oryginalne czy zmieniane już? Właśnie to łożysko też do wymiany. Ale oryginalne klawisze są. No, oryginalne widzę, no widzisz, że tam dużo nie zrobił. Ale mówię ci, teraz wejdę na górę, zobaczę. Tutaj też ma. Osłony od wentylatora, a standardowo z tej strony nie ma. Pamiętasz, Tomasz? Pamiętam. Spawanie, tu też jest pęknięte, to samo. Musiał jakaś osłona jest zrobiona. Napinacz wariatora oryginalny jest, nie cieknie. Tylko wariator był wymieniany. Przynieś młody jakiegoś tego młotka czy coś, tutaj tego motylka popuścimy. Jak żeby coś pukło, nie cieknie. No nie cieknie, nie widać, żeby ciekł od wariatora. A ten siłownik. Ale u góry tam może cieknie przez zbiorniczkę, co? Zbiorniczka, ja widzę, że tam... Tu było ale nie jest tak cały... źle, panie Kazimierzu. Nie, ja tak patrzę tylko... Tu tragedii nie ma. No tu tragedii nie ma, no wiesz, chodzi mi... Silnik jest igła, nawet dymku nie pokaże, nie? Co? Hebel standardowy, tak jak u nas jest, ten sam. Luzu tutaj nie ma, bo on tutaj wzmacnienia porobił, także... Ale co? Nie, najważniejsze, żeby wariator... Jest, tutaj, jabłka. Tutaj na tych jabłka padło, o to... Żeby wariator nie miał bicia, bo jak właśnie, to rwie wszystko. Już nie? Trzeba te jabłko wymienić. Pasy jezdne ma w miarę. Pasy to tam jest. No jak nie, o. Cały trójkąt chodzi, nie, co? Nie, tak nie może. Cały trójkąt chodzi. Patrz. To jest standardowe. Ja go kurwa zapalę, zobacz jak będzie go trzepać. No. Mocne jest wybite, pewnie jeszcze... Wybite są, bo wybite, żeby nie było podstawa wygnięte. Ale a tu się reguluje. Ale to tak się dzieje, jak już wariator straci swoje wyważenie. No, i już nie jest wyważony, zaczyna bić i to... momentalnie te jabłuszka to wszystko leci. Łamie, można tutaj spalać, regulować. Jest tak, regulujesz tak, według pasy, bo pasy ci one się muszą lewo, prawo. Regulacja też jest ważna, ale bardzo jest ważne, żeby te koła w wariatorze były wyważone. Jest ważne. Tutaj powinien spuścić wodę. Bo tutaj woda kurwa tego, to przywiercić, ten... otworek. Przyberek otworzyć. To jest otworek tylko, że na kole, ale tu widzę, że on tutaj zaspawane tu jest. Tego, owego. Oho. Czeka pan, panie Kaziu. No to przecieka tam, przecieka. Zaraz. Takie... Listy się nie zeszły. Aha. Dobrze, jest dobre. Klepisko jest nowe. Obie skusi ale to to, o, tu musi wymienić. Muszę wymienić ten cały ten, bo podłoga podsiewacza.
No tu jest do wymiany. No podłoga jest do niestety do wymiany. Wentylatora obudowa. Jeszcze taka w miarę. Czy... Jak tam podsiewasz? Nie, podłoga do wymiany. Sito? Tak, podłoga do wymiany. Nie ma nawet szans. Jak chcesz zobaczyć, podłoga do wymiany. Wiesz, słuchajcie, nitowana. Zanitowana jest, ale niestety i tak mało. I tak, patrz, bo tu to patrz, tu jest nitowane. I to, ale tutaj dziury ma. Tutaj także... Ja widziałem, że też na podłogę podsiewacza dało tinkowane arkuflasze. Dajemy, no, a ale wężyka nie ma, ale smarowiczka jest. Jest, to wężyk można przykręcić. Tak, wężyk można przykręcić. Nie ma problem z tego. Ale mówię, zobacz pan, panie Kaziu, klepisko jest całe, listwy nawet się nie poschodziły. Ale wiatraka trzeba, kurwa, tam spawać. No wiatrak, wentylator. A ty nie, tu podłogi. Muszę, bo wiatr, ale no widzisz, no, to wiesz. Ja bym musiał, do silnika muszę wejść. Zaraz ale to maszyny coś tam jeszcze warto zrobić, co, panie Kaźmierzu? No tutaj jego tak. Bo ma jeszcze być kosić. Jeszcze, o, wykosiła, bo tutaj ja widzę, że nie ma takiej, silnik chodzi mi. Wejdę tam, może ja to zmieszczę. Jesteśmy w górach. Okolica jest ciekawa, no, po ciekawej okolicy kościół ten bizon, nie? Zbocza tutaj Jarek, można powiedzieć, może coś powiedzieć, bo wiesz, jak w tamtym roku kosił. Wyskakująca dwójka, wiesz. Nie, to dwójka to i tak nie ratuje, tu trzeba kościć jedynką i ten. Co? Być czujnym przy opuszczaniu headeru w razie nagłego hamowania. No dokładnie, tutaj to jest tragedia. Wody nie ma, na szczęście. Bo już blok by pękł. Ale nie, nie. Dobra, padniemy do kamienia. Kurwa twoja. Panie Kazimierzu, pompką przepompuje pan, zobaczymy czy się odpali. Ha! Akumulator? Naładowane są. Podobno są naładowane. Całą noc. Zobaczymy, czy paliwo ma. Przepompować może tam ten kluczyk, odpowiedzieć pompę od razu. Nie, pompy nie trzeba. O, właśnie, to jest ważne. O. To jest najważniejsze, bo oddycha to jest odma. To jest co? Odma. Nie, to jest właśnie odwiecznik. Silnika. Silnika. Odma. I to powinny być oczyszczone. Co tego? Ja tam nie będę zdejmował tego. Tutaj. Bo jak nie będzie oczyszczony, to będzie dmuchać w każdą muszelkę, kurde, będzie cisnąć. Ale olej będzie ci wpierdalał. No. Jeżeli to jest zajebane. No. Tak samo i tu. Nie będę tu odkręcał, nie, bo to tego, ale tutaj o, tu ma trochę to przecieki. Zarzewiałe jest, czy wody tam nie ma. No, tu przecieki. Hydrauliki, tak? O, raczej chłodnica silnika, chłodnica, tak? Chłodnica. Hydrauliki. No. I teraz tak, jeżeli to spróbować, czy on odpali, ale wody nie ma. Bez wody na chwilę można odpalić. Na chwilę tak, no nie, nie, ale na chwilę tak. Zaraz zobaczę. Popko. Panie Kaziu. Ma pan śrubokręt, ja tylko tam wezmę. A po co? Na krótko go pan odpali. Na zwarcie tylko pali? Tak, no bo stacyjka jest podobno tam zalana wodą. Na razie. Jest widać, jest troszeczkę więcej jak minimum, także. No to ale powinien mieć dotąd. Ale to na koniec sezonu już się nie opłaciło ten. A o to chodzi. Dolewać. Musisz tam mieć. Jak jest spalony. Oczywiście po takich górach to nawet powinno być pod maksimum, nie? Oczywiście, po takich górach? Tak, pod maksimum. Kurwa chociaż, i przechodzi tak, przechodzi chociaż tak. Chociaż tu są dwa smoki w bizonie, nie? Co? Dwa smoki. Dwa smoki, no nie, ale mimo to. Starowskie miały tylko jeden smok, nie? Tak, a te mają dwa. Smoki. Ale oleju, niestety. Mało. Mało oleju. No ale to koniec sezonu był, to podejrzewam, gospodarz już nie chciał nie dolewać. Wiem, on dolewał ten olej? Przed sezonem wymieni. Nie wiem, może nie dolewał, może dolewał. Nie dolewał. Zaraz odpalimy maszynę, zobaczymy jak tam przedmuchy ma, czy nie ma. Filtr odwalać, ale... Łódka to jest załączony. Jest załączony? A tam, jak tam masz? Gaz? Tu nie obaj. No spróbuj pan odpalić. Kurwa, weź teraz, kurwa. Nie tak, nie. Nie, bo będzie zaraz katastrofa. Nie, to trzeba było jakimś tam startem. Jeszcze raz go słuchaj. Kumik zapchany. Kumikiem. To zapali na zapchanym? Ja już sprawdziłem, jeszcze po prostu.
Bandaką jest przytkany. Co? Próbuję jeszcze raz, gaz? No, dawaj. On zapali. Podpumpuje go trochę. Jeszcze? Nie. Trochę go podpumpuje. Chwilę dłużej, bo już paliwo zostaje prostego. Tego. Się kopci. Dobrze. Uważaj! Dłużej pan przytrzyma teraz. Jeszcze raz. O kurwa. Kurwa. Kurwa, pojechał. Ten silnik, który kosił tam 30 parę lat, to normalne odpalenie. Gaz go! Wody zalać. Wodę wlać i dopiero można go uruchomić i zobaczyć wszystkie elementy, jak pracują. Ale trzeba wodę wlać. 40 litrów potrzeba. Ile? 40. 35. No ile potrzeba, 35? Potrzeba, ale gdzieś od tego. O. Najlepiej by było nim podjechać gdzieś pod wąż z wodą. Szymon, weź... A tak no to zapalić silnik, zapalisz, ale... wiesz... Ale tak myśmy robili w tym, pamiętam. Ale odpalił i to jest sukces, a od sierpnia stoi, nie? No dzisiaj jest 2 stycznia. No to stało troszeczkę tylko, że 9 stopni ciepła. No ale ten, widać było, że zapowietrzony był, bo po jakimś czasie dopiero na obroty szedł. Już swoim rytmem chodził, pomimo tego, że wajcha była do końca. No, no, no. Trzeba wody. No trudno, ale nie może chodzić. Żeby to wiesz, zapalić ale, tak, ale kurwa. Ale ma pan wizję, pani Kaziu, z tym bizonem, że to jeszcze da radę go doszykować, nie? Wszystko nie, da radę. Jest w lepszym stanie jak tamtego, cośmy go testowali. W lepszym stanie jest. A tam wlazłeś, zapadłeś się od razu. No, no. Blachy i tak dalej, to może się. No to było 10 lat różnicy. Tak. No 10 lat. Kto jest duży? To żeby zamknąć ten granik. Poczekaj, może jakiś klocek. A woda, nie, nie. Woda leci. No chodzi mi o zamknięcie kranika. A woda teraz jeszcze schodzi. No bo ty wiesz, obrót zrobił, te kanały wszystkie tego. Ja ci zaświecę. Czekaj Jarek, dam ci te. Masz. O. Zamkłeś? A drugi jest tam przy silniku zamknięty. A ty zamkłem. Tak, przy bloku. Tak jest, ja zamkłem tamten. No dać wody, kurde, właśnie wlejemy wodę, zobaczymy te pozostałe, jak oni pracują i koniec. No. I co ten, ja? Możesz jeszcze jakieś wiaderko czy coś? No to on dokupił te koło. Od napinacza? Tak. No. Pas jest też nowy. No to pasę, a to sprzęgiełko no jest do tego? Nie ma tego? A i panie Kaziu, tutaj jedna rzecz jest do wymiany, tutaj napęd co pan ma, gardzieli. Tutaj jest lust na łożysku najprawdopodobniej, nie? Ale tutaj, gdzie tu? Te koło lata? Na tym kole? No. Na tym kole? Tak. Tam się wypracowuje na klinie. Liczę na klinie. O! Na tym. Nie trzeba nakrętkę odkręcić, dokręcić nakrętkę. Bo jest luźna. Nakrętka tutaj. O! A. Aż tak lata? Tak, to chodzi, a to stoi i trzeba dokręcić, ono będzie na klin, bo tam jest klin i za to spieczyć, bo jest luźne i faktycznie się wyrobi do widzenia. I, no to jest taki jak twój, wiesz, to jest taki jak twój, wiesz tego.
Ja myślałem, że tego, ale a i tak trzeba go do góry wziąć, żeby to wchodzić, uruchomić jego. No, niech na razie będzie. Tutaj te dziury trzeba pousuwać, bo i tak wiatr ucieka, wiesz, tam. Ale ktoś się chyba powiercił, żeby te woda spływała, są, ale nie powinno one być. One są okrągłe. Tak, ale nie powinny być. Tam jedna jest, czy dwie, na końcach. Co? Takie malutkie. No to, co są z jednej i z drugiej strony. Malutkie. Tak jest, tak jest. Ktoś zrobił dużo. Tak jest. Wibrator tu trzeba zrobić, saluzy. No jest trochę roboty przy nim oczywiście, ale tu już będzie mniej roboty jak przy tamtym, wiesz. To ten chyba chodzi, jak to widzę, że jest nowe zakładane. No, ten nowy. Prądniczka. Prądniczka. Nie wiem jak przy silniku. Ja nawet nie byłem u góry, czy tam jakieś zegary są. Co tam jest? A, właśnie. No to i zobaczcie, co w ogóle te zegary są. Czy w ogóle zegary tam. O kurwa. Dobra. Drabinka w miarę prosta. No kurwa, zegary są. A czy oni kurwa działają, to wiesz. Zegary nie to. Nie chodzą zegary? Nie. To jak ty kosił? On taki kombajn przyprowadził, jak on ten kombajn 2 lata stał w pokrzywie. To my żeśmy tutaj dopiero teraz w tym roku co on kosił. Zeszłym roku co on kosił. O kurwa, zatarte tu. Fotel. Fotel korzystał. Tylko obroty mocarnie były. No tu nawet nie ma wskazówki. Ten nie zalany ma. Wodą zniszczony całkiem. Szaty, zegary złom, to trzeba zrobić. No jakby im chcieli, to by tam wacusz by zrobił. To zrobiłbyś czy nie? Tak, to ja lubię robić. No ale zresztą ty to grzebać umiesz, no to wiesz. To jest do wyjebania. To już nic nie będzie. Tak, ale. Hamulce zero. Hamulce zero. O, nie ma. Sprzęgło, nie wiem, co? Sprzęgło powinien być. No bez sprzęgła by nie pojechał. Tak jest, to raczej tak jest. Teraz to do roboty. Ten, nie ma hamulców. Chyba tam widzisz. Wlałeś tam ile? Co? Wlałeś? Nie jednego żuka pan Kazimierz odpalił w latach 90. Zapytam. Podnieś heder. Heder podnieś, klocki są. Ale nie pojedzie, bo spięty jest. No to, ale ma nie jeździ. Jak tego, to zdejmiemy pas. Chcecie jeździć? Puścimy młocarnię, wydmuchamy, wyczyści się kombaj troszeczkę. Proszę, uciekają, proszę. Bronić je? Polne myszy, sprawdźcie. Musimy tak zarobić radiator. Nie wiedzą co się dzieje te myszy. Myślą, że już liba. Thank you.
No. Upierdolona jest i on nie zwalnia. Ale tak u mnie się urywają te szpilki, cały czas się urywają szpilki tutaj. Pa, źle wyregulowane. No. Bacek... Bo to jest sprzęgło, to jest grabie. Oni się nie zwalniają, rzepak w nim kosił, to kurwa, on za szybko chodzi. Nie zwalnia tak jak powinien. Jak zwalnia u mnie, to tak do końca i on leciutko idzie, tylko dotyka. A ten kurwa do końca i... Jak widziałem, jak pan kosi, to kurwa zawsze cepy na maksa chodzą. No cepy na maksa, zależy co kosisz. No, no, ale pszenicę rzepak... jak pan kosił, widziałem, że ostro tam... No jak ostro, tak szło, to kiedy szybciej musiałem dopierdolić, to i grabie szybciej muszę szybciej. No, bo wiedzieć, żeby no, nadarzało. To się dostosowuje do prędkości jazdy. O to właśnie, to się dostosuje grabie według jazdy i zboża, jakie zboże, masz. Dokładnie. Czy masz gęste? Ale jak rzadkie jest, to trzeba... A jak rzadkie? W kul poszedł, bracie! I poszedł, bracie! Przyspieszać i poszedł, to będzie się pierdolił robił. A ja kiedyś takie gęste kosiłem, a nie? A motowidła szybko się kręciły, to kurwa na hamulecach mi kombajn szedł. A jak? Nie! To już jest całkiem co innego. To jest i dlatego mówię, zwichrowany są, od razu ci mówię. A tam ty, nie, brakuje no dwóch tak. śrub i dlatego tak to lata. No, to przykręcimy, są... zobaczymy. Ale to są szczegóły. To jest, no to ja, są szczegóły, ja widzę, ale... Ja widzę tu materiał na taką maszynę dobrą, żeby zrobić, nie? No to właśnie, to z niej by zrobił maszynę, ale header, nie wyprostujesz headera. No już nie wiem co, ale trzeba ogrzać i wyprostować go. Do pana Piotra bym podjechał, pan co? By coś z tym wymyślił. Gówno wymyślisz. Jak nie, pan jak Piotr ten, ma takie pomysły, że zaraz by coś pierdolną zrobił. Headerę w ten, z PGO jeszcze, mieliśmy 5 kombajnów, nie? No, i tak jeden w drugiego pierdolnął, nie? Maniek przyhamował, nie? Wiem, ja tam, a ten w niego. Ja nie dało się wyprostować. Się, ta górna trzeba było kurwa wymienić. Równa, no nie wiem. My cudowali, grzale, rozumiesz? I tak... I tak go trzepało, i tak go trzepało. Ale mój header też tak trzepie w tym bizonie, co ja koszę. Tak samo te lepiej się śmiali na chłopaki w komentarzach, że header ma... Ale to się nie dziw, nie dziw się, że tutaj się śruby ci urywa. No, to przez to, niestety, przez to, że jest tu wyregulowane źle? Wyregulowane, ale jak on tak chodzi i to, będzie śruby ci, będą ci rwać. No. Będą śruby rwać. Ja nie pamiętam, żebym ja tutaj śruby zrywał, żebym ja wymienił. No. Nie pamiętam, jak tyle lat żyję, kurwa, ile przy kombajnach robię, jeszcze nie miałem takiego przypadku. No, musi pan podjechać, wyregulować. No, a to trzeba wyregulować, bo ja nie wiem, jak ty rzepak kosisz, jeżeli rzepak nie ma... Rzepak nie koszę. A, no to moto, to nie potrzeba. Za dużo roboty, na stół trzeba mieć i tak dalej. Stół, ale bez stołu też, jak będziesz umiejętnie kosisz i masz zwalniacz, który grabie tylko dotykają, no. Możesz kosić, bo jak się wtrzepie, znaczy on pójdzie tu, to już go nie ma. Nie ma go. Leci wszystko. No. A ja, ja bym typował tego bizona dla pana. To ja dorzucę do tego stówę dla pana. Lubię pana, szanuję pana, od siebie stówę. Ale dobra, no stówa stówą. Alek daje stówę, Alek też się śmieje. Daje stówę. Pan każe, nie, jak najbardziej, stówę no. I... Ja bym chciał, żeby pan miał swoją maszynę, założył na niego kabinę i żeby pan kosił jak gość. Nie, to by kosił. Na podwórku swojego bizona, kurde, broda do góry, żeby tam, kurde, ale to trochę... ogień na tłoki i poszedł żniwo. Tak. A to tam jest. O miski, co musisz wymienić? To a co to jest? No tam jest dla mnie godzina, ja mam wymienione. Bry. Drugie, trzecie trzeba zrobić, kurwa, ten, z tamtej strony, co masz napinać tego. Też chodzi, trzeba go, kurwa, zrobić. No, blachy tutaj trzeba porobić, pomalować. Zegary trzeba zrobić, bo nie chodzą. Bo bezpiecznie wywala. No. Na tym hederze nie wykoszę, kurwa, hektarów tutaj. O, tyle co tam masz, 5 hektarów, to możesz bujać, ale ja mu wpierdolę, kurwa, mać, czy rzepak, czy kurwa żyto, czy co. Ja rozumiem, ja to mówię. To... On jest zwichrowany. I nie nadążę śrub wymieniać przy zwalniaczu. Jak Boga kocham. Mówię ci pod Bogiem. Nie ma, bo to chodzi tak. Cały czas. Ile może chodzić? Aż puści. A jak się dziennie kosi, kurwa, 7 hektarów, a nawet i kurwa mać koło dychy, jak dobrze idzie, to go tak szlak trafi jak skurwysyn. W Posominie ten, co od nas kupił, też go tak samo szlak trafił. A ja mu bez przerwy kosiłem, a ten heder tak. Ja mówię, chcę mu skończyć, kurwa, to zboże, bo patrzę, pogoda idzie, chuj mu w dupę, niech tam trzepie, ty. Na koniec się rozpierdolił, kurwa, ale wykosiłem mu, kurwa, mać. Dlatego go sprzedał, a kupił od nas.
Miodzio, teraz, widzisz? Widzisz, ale 30 hektarów mu kurwa położyłem. Macie, tydzień czasu mu prawie kosiłem, no. Ale to co zrobić? Co pękło? Każdy spawał. Co pękło? Każdy spawał. Pojechałem, zrobiłem, macie 3 hektary, 4, o kurwa, pękło dalej. I bez ślady. A on do mnie mówi, panie Kaziu, wykoś pan. Bo mówi, pogoda chujowa, koś pan, panie. Chuj mu w dupę, niech się łamie, odgniot, ale idiot, idiot, mówi. No i tak zrobiłem. I chłop jest zadowolony. I ja jestem zadowolony. Tak, że dopełem swego. Wykosiłem, miodzio, no, i zbożem na polu ludzi, no, także no, mówię ci. Ale panie Kaziu, tu by pan dał radę na tych górach? Zobacz pan, jaki tu jest teren. To jest zbocza takie. Co tu jest za góry? Ty byś pojechał do nas, byś przyszedł. Gdzie u nas są góry? Jakbyśmy kosmeta zakosili, kurwa tak, to ja heder tyle od ziemi, tylko ty deko. Mówię, jak nie da radę, to heder na dół, kurde, i blokada. Ale macie góry takie. I tak! To jest to samo, tu się dopiero macie. A pod górę to też aspasy jędrzeli, kurde, żeby wdrapał się, rozumiesz? Ale szedł. Także niestety, no. Jeżeli by była możliwość, tak tutaj mówi kolega, że jest możliwość go wyprostowania, wyprofilowania, okej. Okay. A jeżeli nie, nie nakoszysz. Jak Boga kocham, wieście mi, bo już takimi kombajnami kosiłem, to już wiem. Wieście mi. Jak idzie z czymś, to idzie wyprostować. Nie, jak? Nie nadążysz tych śrub wymieniać, nie nadążysz pękania, nie nadążysz tam. No tam hektar, dwa, trzy, ja sobie zrobię i on sobie stoi. Na próbę, na próbę to tyle kosi. Okej. Okay. A jak tam... ja się wpierdolę, macie 20 hektarów, czy 25 i bracie. I w ogóle bez siadania z kombajnu pan chciał wiedzieć tyle. Ja, żebyś wiedział. Nie. Tylko... Oddać się za to. No ale żniwa jest za pierdziel czasami, co? Nie ma czasu siku zrobić, co? A jak? Pęcherz pak, brzuch ci pęka, a tu nie ma jak, a tu szkoda, do przodu, tak. Do przodu, każda do przodu. Minuta ważna, jak pogoda jest. Każda minuta zebrana, żebyś wiedział, jest ważna, żebyś to zboże zebrał. A jak masz piękna pogoda, ważne. A jak ci się coś wysypie, kurwa, masz awarię, to koniec. Ręce telepaczka. Tak jest, to kurwa nie wiesz co, kurwa jego mać, tak pięknie, wow, a tak już wyjdzie. Tak się staram się poświęcać przy kombajnie, rano przychodzę, to poświęcam kurwa 2 godziny przy kombajnie. Dmuchanie, smarowanie. Tak jest, każdą kalamitkę, każdy pasek, każdy napinacz, każdy kurwa przejrzeć. Każdą żoletkę, każdy bagnet muszę tak przejrzeć, że kurwa wyjeżdżam i jestem kurwa pewny. Tak, 100%. 100%, ja to robiłem i to musi chodzić. I tak jest. Tak jest. Ale poświęcam dużo, dużo, dużo. I oleje, i filtry, ja wiem, że i nie filtry. Schodzi. Ja wiem, że przy kombajnie schodzi. 2 godziny spać. Szósta godzina do 11 masz co robić, zanim wyjedziesz. Oj Boże kochany, oleje, filtry, hydraulika, to, tu tam przeciek, to napinacz, to łańcuch, to luźny, to takiego, to owego. Ty wiesz co, to nie jest tak, że o, teraz o, tryk, ja zapalę, brrr. Fik, stoję. Amen w pacierzu. Zgadza się. A ja kiedy wjadę się, nigdy na polu kurwa nie stałem. Wszystko, jak wyjechałem, tak przyjechałem. Macie, to się liczy. Żadnej awarii, żadnego paska w zeszłym roku nie wymieniłem. Nic. Tak mi pięknie chodził ten, co na tym siadał. A zresztą, co tam będę gadał? Ja to tam palę pasy standardowo. Tak jest. Od odrzutnika słomy to. Tak mnie pięknie chodzi, aż się dziwili. Kazimierz, kurwa, też patrzę, patrzę, tamten stoi. Już, kurwa, tam zapierdala. A Kazimierz koło niego... Jak ty, co ty robisz, mówisz, że też kurwa nie chodzi. Trzeba dbać o te jeden, ale, o te dwa. Ale w tamtym roku ja kosiłem, tak kulałem. Powiem szczerze, że kombajn stał rok czasu, nie kosił jeden sezon, później kosił, nie? I takie, kurde, wady wychodziły, które praktycznie nie było, a wychodziły. A się okazało. Tak, patrz, heder do domu, wracasz na bazę, heder do góry, wracasz. No i wracasz, i wracasz. Dopiero w tym roku, jak sezon się zaczął, tak, kurde, tydzień Wasek przyjechał mi pomóc z kombajnem, nie? Aha. Jak Wasek przyjechał, już tak, kurde, zaczął z ludźmi rozmawiać, z panem no. Piotrem, z innymi ludźmi. Tu podoradzał, tam podoradzał, zrobiliśmy i maszyna szła, kurczę. Szła czy nie? No szła. Szłeś, zapierdalałeś, kurwa, tylko się gwizdało, tylko pierdziałeś, kurwa, ale szło. Pamiętaj, to jest ważne.
To jest ładnie. Ja czy ja na koparce robiłem, czy kurwa czy na decie jeździłem, czy kurwa na ten. U mnie maszyła dzwon. Czy kurwa siadłem na tira, czy kurwa to u mnie dzwon chodzi. Ten stoi, ja nie ten lubiłem stoi. Jak mnie szwankuje czy coś, to mnie szlak trafiał. Ten stoi. Stawiam, panie dyrektorze, nie jadę, kurwa, ja muszę zrobić. Ten stoi, a Kaźmierz popiera. A Kaźmierz nie? Zapierdala i reji. Nie ma, nie było żadnego problemu. I do tej pory nie mam problemu. Szacun dla pana. Jak Boga kocham, wistula na worki, kurwa, ja się gubiłem te worki, kurwa, pamiętam, kurwa, to ludzie w Pegerze, w Czycewicach, kurwa, mać, za worki, do lasu, Kaźmierz Koszyc, gdzie te worki są, kurwa, mać, ja mówię, ja nie wiem, no, kurwa, lecą te worki, kurwa, nie ma, kurwa, a ludzie, do lasu, jak od lasu jechałem, to tego worki się, wiesz, na ten gubiło, a jechała furmanka, zabierała te worki i nie zdążyła, a te ludzie do lasu, no. Mówi, ja tu kurwa takie... nie ma tych worków, gdzie te worki są, ale koci z boza nie ma. Ale jest takie powiedzenie, ale jest takie powiedzenie, że jak się urodzi, to ma gospodarz i złodziej. I złodziej, no tak jest, to tak jest wszędzie, wracie, jak jedziesz coś robić, to on ma, ja mam, zadowolony jest i klient, i ja, i sklepowy. Dokładnie. Cały sznurek, cały łańcuszek. Tak jest. Łańcuch musi być jedno drugie powiązane. A, ogniwo za żebyś ogniwo. Był zadowolony ty, ja i ktoś. Na tle kombajnu. Także widzisz. No, no, no. No także, no niestety. Dobra. Panie Kazimierzu i panie Tomasze, co państwo myślą o tym kombajnie? Ja liczę tak, że przy nim trochę trzeba popracować. Tak moim zdaniem, bo trzeba trochę po nim popracować, żeby on jeszcze, tak chodzi, malowanie i zegary i nie zegary i tam i to i owo. I jest trochę roboty przy nim. Ja nie mówię, że nie, nie powiem, że nie jest zły kombajn, nie? Ale idzie zrobić, ale to też trzeba przy nim popracować. Nie, nie sprawdzaliśmy żeletek wcinaków. A jeszcze, no o to chodzi, no ale... Na pewno są wytłuczone. A właśnie, to są wytłuczone, na pewno też. To już pomijając to. To jest chyba ścina brzukowski, tak? Podejrzewam, tak. No, także... Nawet nie sprawdzałem. Także, no niestety, no trzeba przy nim popracować. A chodzi mi najważniejsze, to jest header. A header to też wibracji dostaje. No to trzeba coś z nim zrobić, nie? To nie tylko ja zrobię hektar, dwa, trzy, trzy czy pięć i go postawię, nie? Ale wiesz jak on ma chodzić, to ma chodzić, nie? No i nie tylko właśnie, tyle hektarów, co ma do koszenia, oby wytrzymał, nie? Panie Tomku, co pan na to? Według mnie to jest podstawa, żeby zrobić z tego dobry kombajn. No to mówię. Bo jest podstawa, blachy są nie najgorsze. Tutaj pan Kazimierz zobaczył, że krzywy header. No faktycznie jest tutaj widać boki od kosy, wibruje header, ale nie ma rzeczy nie do zrobienia. Są trudne, ale nie są nie do zrobienia. No to ale i to kosztowne, żeby zrobić. Co zauważyłem, tutaj jest oryginalnie włożony łom z kluczem do mocarni na gardzieli. Ale to jest normalne. To mi się podoba. Nie, nie wszyscy tak włożą. Nie ma? Zaweczka jest zabezpieczona? Nie, mam taki krótki i schowany, nie? Nie było, taki łąb chciał mi Wacek dać, ale był za gruby, nie wchodził w te oczka, nie? Co? Powiem szczerze, że no jeszcze te pozytywnie, jakoś tak na niego patrzę pozytywnie. Jest dużo rzeczy w nim do zrobienia. No ale no właśnie, właśnie. Dla mnie to by była wielka radość, jakby pan miał swoją maszynę i taka w tą kabinę na tą maszynę ubrać, co czeka. To jest prezent od widzów, no, a pan ma zasady, prezentów się nie sprzedaje, trzeba coś z tym prezentem zrobić. Tak jest, to jest dokładnie. Pierwsze słowo, że prezentów się, nie sprzedaje, ani się nie oddaje, ani się nie sprzedaje. Tak jest, co dostałeś, to musisz mieć. Ktoś musisz mieć. Bo to ludzie ktoś... Tak, bo ludzie mogą się obrazić, że ktoś się wypiął na taki prezent. To oczywiście, już lepiej, że tak. Lepiej maszynę do tej kabiny wziąć. Tak jest, oto, ja też tego zdania jestem. Zrobię. Tutaj kolega Arek może dwa słowa powiedzieć o tym kombajnie. Kosił nim dwa sezony, on go przyprowadzał. Arek. Co można powiedzieć na temat tego kombajnu? Wymaga remontu trochę, no to jest jak widać. Jak chodziła skrzynia, jak biegi pochodziły? No dobrze chodziło. Z biegami nie problemu. Z biegami nie było problemu. Nie ma hamulców, to wiemy. Druga rzecz, no to tutaj kolega, akurat właściciel tego kombajnu, no to on tutaj wymienił tylko łapkę na sprzęgle. Aha. No tak to wszystko chodziło, nie? Czyli po prostu było wszystko to, co było wymagane, żeby im kosić. No dokładnie, tylko jeden problem był, że on nie był garażowany, nie? No i niestety, no. Pogoda swoje zrobiła. Pogoda teraz zresztą też. Jak patrzymy na ten kombajn w tej aurze dzisiejszej, w złocie, też żal się na to robi.
No ale jak nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia. Kombajn nie ma wyjścia. Kombajn ma tego pecha, że jest tak wysoki, że nie tak łatwo jak samochód gdzieś wcisnąć. Dokładnie. Z tą kabiną to myślę, że ma blisko 5 metrów. No może mieć, bo ona chyba jest wyższa niż wyższa, bo jest jakiś jeszcze ten dach taki. Wyższa niż te oryginalne. Wyższa, dużo wyższa. Te firmy naglak, one są niższe i takie... Ja powiem, ja tutaj... Są, jeszcze halogeny są w dach włożone i obszerne. Obszerne są. Przytulne takie. Tak. Tam w krawacie, w garniturze można kosić. Tak jest. Klimatyzację masz, chyba, że wiemy, masz na wszystko tam. Nie widziałeś tej kabiny, ale bardzo jest, bracie, naprawdę jest taka jest... Luksusowa. Luksusowa i że możesz kawę sobie nawet pić, jechać i pić. No, dokładnie. Tam kurzu żadnego nie łykniesz, bo to wszystko filtry, wszystko na wiewy, wszystko masz jakie chcesz. Dokładnie. Ciepłe, zimne, jakie... Fit powietrza z zewnątrz. Tak. A nie widziałeś tej kabiny, bo tam nie byłeś u mnie. Teraz jest 10 stopni ciepła, czy 7. No to kurde, jak on będzie jaki chce, ale tylko, że długo stał, długo paliwo stało, wszystko opiekło, troszeczkę, paliwo osiadło, pompki te nie trzymają, zaworki nie trzymają, bo jakby zaworki trzymały, to by odpalił od kopa, a tak zaworki na czym zasało, no to trochę trzeba poprawić. Na pewno od wtryskiwacza cofnęło się ciśnienie, zawsze ciśnienie zejdzie. No jasne, ciśnienie zejdzie i nie ma za czym uzupełnić to ciśnienie. Tak jest. To trzeba trochę pokręcić, nie? Tak. Żeby zaskoczył, nie? Dokładnie. A potem już elegancko pali. Ale nie? Tak to jak odpalił, ten silnik taki równy był, ten no tak, jak silnika, już potem nie najgorzej. Widzę, że już pracował, jego praca jest płynna, nawet taka. Dobra, nie? Tam oleju, nie słychać tak, jakiegoś olej, tak koletania w silniku, czy korbowodów nie słychać, takich rzeczy? Nie, korbowoda byś słuchał, to byś no, już by do widzenia było. No to zimny olej, on jest gęsty. Tak. To jest na pewno C40. Ale przy takiej temperaturze to ten olej jest bardzo gęsty i on wygłusza, się nagrzeje. Dobra, idziemy chłopy, bo całe mokre jesteśmy, ale wiesz, zmokniemy i znowu będzie zawieszać. Także w każdym bądź razie... Podstawa jest, żeby kombajn zrobić, nie? Podstawa jest, ale... Zobacz, tutaj nie ma całego tego płaszcza. No. Tutaj trzeba dopuścić te elementy. No. Albo bo widzisz, o, tu nie ma połamane tych elementów. Wyrzucił. O, widzisz, o. Całej nie ma tego tutaj obudowy. No, obudowy nie ma. Ten ogon też jest drugiej popękany. Obudowy nie ma. Trzeciej obudowy nie ma. Ten ogon też jest popękany, spawany. Tu jest popękany. Jak on tutaj żyletka wspawana od tego jest... kosiarki rotacyjnej, nie? Na rozdrabniaczu. A go kupić, jakbyś chciał kosić, tak tyle trzeba by ten header, ten ścinacz wypierdolić. Aby równo chodził, a tak dostaje bicia no wibracji. Tak, header. Widziałeś jak chodzi header? No widziałem, że to jest drgane. Takie coś trzeba było pojechać tam do tego, gdzieś do Lęborka, gdzie te kombajny rozbierają i tą część całą kupić. A no właśnie. Najlepiej odkręcić z drugiego. Tutaj bo jest tam u pana nie ma tego, nie? Chyba nie ma tej części. Ona była chyba, ale kurwa, nie na ząb wszystko poszło to. To były te części. Tej nie ma. No to tej nie ma, żadnej nie ma. Tutaj tego nie ma. Nie ma kurczę tej części. Bo ta strona chyba była cała. Jedna strona wiem, że była nie pamięta. Była cała, cośmy rozbierali, była cała, ja pamiętam. A żeśmy pakowali na tą przyczepę, kurwa, wszystko co szło. A widzisz? No widzisz, tu dużo części brakuje, czy się ja nawet nie zauważyłem, że nie ma tego boku. Ciekawa chłodnica wygląda. No nie by tam większe, czy możesz od tego. Nie, Rozdzielacze, zobacz. Jeden, drugi, trzeci. Wszystko to jest do roboty. Patrz jak zajebany jest olejem. Jak pójdzie w ruch, to zobacz jaki olej kurwa tu jest. Nie gadajcie mi panowie, że siądziesz i pojedziesz. W życiu. Wszystko trzeba wyjmować, regenerować i wymieniać, oby się dało. Tylko te uszczelniacze wymienić, te. O, a jeden, drugi, to powinna być trzy. Rurka, co to jest za wąż? A tu jest rurka, powinna, a tu jest wąż. Jak on idzie tu tutaj? To panie dzieli. Nie, to jest, do siłownika. Do siłownika. Tyle. Ale one tak nie idą, te węże. No. A skąd? No idą, no. Dobra. Cześć, on nie powinien tędy iść. On idzie tędy, tu idzie, tu idzie, ja wiem. Rurką, no widzisz, no. A to tak jest... Ty mówisz o tego, no. Trzeba go zrobić, nie musi chodzić. Zrobić, no powiedz sam. No, tak. No wjechać na pole, kurwa, i co będę się modlił, bo mi to nawaliło. No jebał pies, to, kurwa. Pies, i... No taka jest prawda. No. Ja nie lubię takiej roboty. Ja lubię, ale lubię kurwa zrobić, ale to kupę roboty muszę do niego wpierdolić, tak? Sam o tym dobrze wiesz. No, tak. Co ci będę gadał. Także oczywiście te pieniądze, jakby
jakby to mało roboty, header dobry jest, o, tam nie trzeba robić tamtego, no tam takie powierzchownie, wiadomo, no w tym kombajnie, gdzie... malowanie i tak, tak dalej, to okej, okay, tak zgadza się, ale tu jest poważna robota przy headerze, poważna jest przy rozdrabniaczu, wał wali, rwie wszystko, pęka, bo trzeba wyważyć go i tego, no niestety nie oszukujmy się, ale... roboty full. No powiem tak, gdzie się nie spojrzy, coś jest do poprawienia. No tak jest. Zobaczcie, instalacja, zegary, jakby no nie było, stacyjka. To jest akurat najmniejszy problem. Ale no taki, nie problem, ale robić trzeba. Na przykład z hydrauliką jest większy problem. A właśnie. Z rozdrabniaczem już jest większy problem. Tak jest. Hydraulikę. Brak osłon, kolejny problem. No problem jest. No, gięty header, kolejny problem. No, no. I to jest, są takie, no, czuba tam też nie ma, no pał go lycho, jebał pies, ale to wszystko się liczy. To wszystko, chcesz, żeby ten kombaj pięknie wyglądał, tak jak Bóg przykazał. Zimę trzeba by było poświęcić. To by trzeba było poświęcić, wiesz co, Matko Boska, tyle roboty i tyle pieniędzy, nie, żeby go w niego włożyć. Chłopie kochany, przecież ja robię, to ja wiem, ile to kosztuje, ile to pracy. Ja tam nie pójdziesz, tam wymienisz koło pasowe, czy tam sprzęgiełko, czy tam łańcuszek, ale tu jest header poważnie, rozcinacz poważny. Jest, bo ty chodzi tak, kurwa, pęka ci, co ty z tym zrobisz? Tylko patrz, kiedy łożyska będą się sypać, uciekaj tylko. A jak pójdę sobie hektar zrobię, czy dwa, to mi tam, dziękuję, nic mi się nie dzieje. Niech go tam trzepie, kurwa, nie zdąży pęknąć. No chyba, że ktoś będzie bez cięcia słomy. A, no a chyba, cięcia. Ale kto będzie ciął, on musi ciąć słomę. No to, pójdę, odłożysz ten i będę ci kosił tam całe te, a słomę co zrobisz? A z tyłu będzie jechał 80 z orkanem. O, 80, no. No, tak, on wziął ode mnie orkan na balację, no chyba, że tak. Za orkan zaraz, 80 za kombajnem już. Tak, no a no widzisz, no widzisz. To podwójne paliwo. No także, no powiem tak, dołożyć się sieczkarnię do bizona, nie? Tak. Sieczkarnię, no daje to opór, ale nie aż taki. A ciągnik, weź orkana do ciągnika, jaki to opór masz? Kurwa, jaki. Kosiłem jego ciągnikiem, no. Orkanowane, łąki orkanowane. A ta sieczkarnia nie, jest, ładnie szło, wszystko. Ale ta sieczkarnia ma przeciwnoże, są noże. Przeciwne noże, przeciwne, to wszystko przechodzi. Letko się wszystko rozsypuje za kombajnem. No. A orkan, ile to trzeba spalić na hektar? O, ja wiem. No. Przykładowo zakładam pas do sieczkarni, nie widzę zbyt dużej różnicy paliwa w cięciu słomy kombajnem. Aha. Ale jak kurde, ciągnikiem masz jechać, ile to litrów paliwa? Ile paliwa pójdzie? Tyle co na bo to orkę obroty prawie. Pójdziesz, rozumiesz, kurze, obroty musisz dać, bo przecież nie będzie ci ścinało, nie będzie ci no, tego. No przesadziłem tyle co za orkę, no ale, no, ale nie, no, no, gdyby, no to gdyby zbudować jest, no. Orkan na bazie noży i przeciwnoży, to by był specjaliczny, tylko do cięcia słomy. Do cięcia słomy, to co innego? To by to lekko szło. A, ale to jest, rozumiesz, przeznaczenie. Tylko żeby to musiała być słoma, która jest, wiadomo, na pokosie suchutka i leziemy, nie? I tak słomy. Jest, to wszystko rozdrabnia. A jakże wilgota, to ci przerzuci. Zapchałoby, to połamałoby wszystko, by nic nie było. Orkana nie połamiesz. No. Nie, a tutaj nie. Ale jakbyś miał taki system noży przeciwtnących, w orkanie, to by było dużo lżej. No. To byś musiał naprawdę uważać, no tam, żeby w tej słomie... W orkanie wiadomo, z tymi ciężarkami są te zęby. Te zęby, one bardziej, bardziej rozrzucają to, tak tą je. Słomę, jak to tnie, nie? Tnie, no właśnie. Bo rozrzuci po całym tym, ten no, pokos cały rozrzuci na jakąś tam szerokość. Powiem ci szczerze, że kurczę, nie jest zły, ale i nie jest dobry. W takim razie trzeba się liczyć z tym, że tutaj że tu trzeba... się wkopie człowiek w duży koszta. Kosisz, kurwa, no, widzisz, jak jest obspawany. No ja widzę, że tam parę hektarów też idzie zdjąć. A! No, tam jak puścisz go, niech go na 10 hektarów dziennie, tak. No to nie wytrzyma. To nie wytrzyma. To będzie codziennie na wieczór spawanie. Tak, codziennie spawanie. Ja wyjadę, wykoszę 5 hektarów czy 6, już go kurwa trzeba robić. Już go. Lepiej mieć i tak jest codziennie. Z agregatem, ale przy kombajnie. Strachowo też spawać, bo to kurde, plewa, nie plewa, możesz sypać. Nie, no nie. Ja, co, podczas koszenia spawać? Ta, no. Ja już na tym odczułów nie ma, to nie na ma. Z agregatem i na siewnisku tu słoma pokrywa. Co zbiornik do, nie, gdzieś spawał? Ostatnio widziałem na TikToku film, gdzie tam przy butli gazowej chłopak spawał. Tu butla gazowa, on mi go matem spawa, nie? Nie mów! Tak, a tam kurde w tle piosenka ten. Jakaś tam pogrzebowa już leciała, że to no, przez nie butli mówię, nie, z gazem spawać. Panie Tomku, jak to jest się spotkać z kombajnem zimą? Bizon, zima. No, zima. No w tej chwili to jest zima i nie zima, nie? Tak, to jest tak, że tak jest, przyjemnie jest przejrzeć, przyjemnie jest zobaczyć, przyjemnie jest uruchomić, zobaczyć co mu dolega, co zrobić trzeba mniej więcej.
co trzeba naprawić, co trzeba wymienić. I to jest właśnie wiadomo, o co już chodzi, nie? Wiadomo co, jak, co. No. Dokładnie. No tak jest, no. Jest taki, teraz mamy zimę, ale zobaczycie, ten czas nie wiadomo kiedy zleci. Nie wiadomo kiedy zleci, maj, czerwiec, lipiec. Żniwa, pot na jajach i grzejemy, kurde, ten. Oby, żebyś go zrobił, ale no. Jakby go rozbiorę, to do żniw nie wiem, czy on by chodził. Jakbym go header chciał zrobić, ścinacz, te tam wszystkie te osłony, i z tamtej strony, wiesz, ten wibrator, ten, mhm. ten tak jest, tak jest. Przesiewacza. Tak jest. I, kochany, to chodzi tak? No nie może tak chodzić, nie bo długo ci grzeje się, nie może ci tak chodzić. No, no wszystko, i to, tam to jest to wszystko do przeżenia. A no widzisz, łącznie wiadomo, z łożyskami na mocarni, wszystkie łożyska są praktycznie do przejrzenia. No, co tam dużo mówi. No jest do podłubania, ale jest do zrobienia. A, no, jest wszystko. Tutaj kombaj też. Czas, słuchaj, słuchaj, ten kombaj, cośmy przeprowadzili go, też jest do zrobienia. No. Ale ile bym musiał włożyć do niego części? No tak. To mało tego, te 30 tysięcy musiałby włożyć. Lepiej chyba. I chyba lepiej, bo wszystko to, co jaśmy to było. Łożyska pokupować. Ale gdzie? Jakśmy rozbierali wszystko przetarte, zatarte, kurde. Odrzutnik słomy to był, kurczę, masakra. To dobrze, no to żeśmy rozebrali. Kombajnem strach w pole jechać, bo kurczę, no to się zapali jakieś łożysko. No to właśnie, no to właśnie o to chodziło. Jak ja mówię tak, robimy? Nie da rady. O. Za dużo. I poszedł na złom. Ale naprawdę był złom. No, oprócz silnika to... Tezin. Jak Boga kocham. A ja robił, chciałem go naprawić, kombajna, naprawić wszystko. Tak? 10 lat starszy. Tak. No.